Temat odcinka: toaleta w food trucku. Generalnie sanepid wymaga, żeby pracownicy gastronomii mieli zawsze własną toaletę. Niezależnie od tego, czy otwieramy mniejszy czy większy lokal, pracownicy i tak muszą mieć własny kibel, do którego mają dostęp tylko osoby z książeczkami, tudzież z badaniami sanepidu na nosicielstwo salmonelli. Food truck raczej nie jest miejscem, gdzie chcemy mieć własną toaletę, natomiast jest kilka możliwości, jeżeli chodzi o spełnienie wymagań sanepidu co do tego przepisu. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli nasz food truck stoi na stałej miejscówce, możemy sobie po prostu zamówić to i toje. Będzie to toj nasz zamknięty na kłódkę. W razie kontroli można powiedzieć, że to jest dla personelu to i toj, a nie dla klientów. Raczej nie jest to bardzo droga opcja. W cenie będziemy mieli tam określoną ilość wymian i czyszczenia takiego toitoja w ciągu miesiąca. Ponadto toitoje teraz występują też z umywalkami, co może spełnić kolejny wymóg co do mycia rąk przez personel. Kolejny sposób jest taki, że w momencie, kiedy działamy weekendowo i jeździmy na imprezy różnego rodzaju, to większość organizatorów mimo wszystko organizuje jakiś dostęp do toalety. Czy to będą toitojki z wydzieloną toiką dla obsługi, czy to będzie udostępnienie przykładowo przez galerię handlową, pod którą działamy, toalety takiej też dla personelu czy dla obsługi sprzątającej. Raczej nigdy nie spotkałem się z tym, żeby był z tym problem. Poza może poszczególnymi jakimiś takimi pojedynczymi przypadkami. Imiennie nie będę wymieniał, natomiast tutaj bardziej problematyczne jest nie tyle spełnienie jakieś albo niespełnienie przepisów, co stanie z klientami do toalety w większej kolejce i toalety najprawdopodobniej trochę bardziej też zabrudzonej. Trzeci sposób jest taki, że możemy podpisać sobie umowę na korzystanie z toalety i dzięki temu nie musimy mieć własnej. Możemy taką umowę podpisać zarówno z biurowcem, bo zazwyczaj biurowce takie toalety posiadają. Możemy podpisać z knajpą w okolicy. Może to się tak naprawdę odbyć gdziekolwiek, gdzie istnieje toaleta, która jest przeznaczona dla osób tylko i wyłącznie z badaniami. Jeżeli chodzi o kontrolę sanepidu i wymagania co do toalety, zazwyczaj sanepid porusza ten temat podczas odbioru. Natomiast w momencie, kiedy zadeklarujemy się, że działamy głównie weekendowo, to nie powinno być problemu z przejściem. Problem może pojawić się wtedy, kiedy sanepid przyjdzie na kontrolę na jakąś stałą miejscówkę, gdzie jesteśmy, i wtedy nie będziemy w stanie przedstawić, gdzie tak naprawdę pracownicy korzystają z toalety. Z takich jeszcze lepszych ciekawostek, 4 lata temu, kiedy my odbieraliśmy pod spota, pani z sanepidu tłumaczyła nam, że w momencie, kiedy jedziemy przykładowo na zlot food trucków, czy w ogóle gdziekolwiek jedziemy, jesteśmy w tej chwili obsługą auta, zachce nam się do toalety, zatrzymujemy się na stację benzynową, powinniśmy ze stacją benzynową podpisać umowę, wedle której stacja benzynowa wpuści nas do toalety dla personelu i wtedy dopiero będziemy mogli się legalnie wysikać. Na koniec oczywiście zachęcam do subskrybowania i zadawania kolejnych pytań, na które będę mógł odpowiedzieć w tej takiej skróconej serii. Jak większość z Was pewnie zauważyła, w listopadzie 2017 otworzyłem też, dopiero co w sumie, lokal, który się nazywa Kura przy ulicy Nowolipki 15 w Warszawie. Także będę wdzięczny za polubienia fanpage'a Kury i za wszelkiego rodzaju udostępnienie jakichś postów czy zdjęć. Generalnie wszelkie działania, które troszeczkę pomogłyby w promocji i zwiększyły nam zasięg. I zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii. Najprawdopodobniej będą podlinkowane gdzieś tutaj.